Technik geolog. Osoba wykwalifikowana w zawodzie technik geolog w dzisiejszych czasach odgrywa ważną rolę w wielu dziedzinach, a jej umiejętności są bardzo cenione. W miarę postępujących zmian środowiskowych i technologicznych, zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu geologii może być bardzo duże, co sprawia, że jest to atrakcyjny kierunek zawodowy. Czym się zajmuje technik geolog? Technik geolog wykonuje geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie prace terenowe, nadzoruje wiercenia geologiczne, wspomaga zakłady górnicze, prowadzi laboratoryjne prace diagnostyczne, dokumentuje i przetwarza wyniki badań, a także prowadzi działalność geoturystyczną. Predyspozycje potrzebne na stanowisku technik geolog. W tym zawodzie przydatne są różne cechy. Najważniejsze to zdolność orientacji w terenie, spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna. Pomagają one technikowi geologowi odnaleźć się i rozeznać w trakcie badań geologicznych, na przykład pod ziemią w kopalni czy w górach. Przydatnymi cechami są także zdolność analizowania i dokładność, szczególnie w przypadku pracy z dokumentami i wynikami badań. Pomyłka w pracy technika geologa może być bardzo kosztowna, zwłaszcza gdy chodzi o ludzkie życie, na przykład w kopalni czy przy szacowaniu zagrożeń związanych z osuwającym się podłożem, dlatego ważne jest, by był osobą odpowiedzialną. Jak zdobyć zawód technik geolog? Po ukończeniu 8-letniej szkoły podstawowej kwalifikacje można uzyskać poprzez naukę w 5-letnim technikum w zawodzie technik geolog w ramach kwalifikacji GIW-06 wykonywanie prac geologicznych. Przed rozpoczęciem kształcenia lekarz medycyny pracy musi dokonać oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki oraz wystawić zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie to należy dostarczyć do szkoły przed rozpoczęciem kształcenia w zawodzie. W trakcie nauki zawodu umiejętności praktyczne uczeń może zdobywać w różnych miejscach, takich jak urzędy, instytucje administracji geologicznej, firmy specjalizujące się w organizowaniu geoturystyki, muzea minerałów i skamieniałości, warsztaty szkolne, ośrodki kształcenia ustawicznego oraz przedsiębiorstwa zajmujące się badaniami hydrogeologicznymi, geologiczno-inżynierskimi czy geotechnicznymi. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego z kwalifikacji GIW-06 wykonywanie prac geologicznych. Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu wyboru zdawanego na komputerze oraz części praktycznej. Po zdanym egzaminie zawodowym w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie oraz po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują dyplom zawodowy w zawodzie technik geolog na podstawie świadectwa ukończenia technikum oraz certyfikatu kwalifikacji zawodowej GIW-06 wykonywanie prac geologicznych. Miejsca pracy technika geologa. Absolwent tego kierunku może pracować w wielu miejscach, na przykład przedsiębiorstwach wykonujących badania hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie czy geotechniczne, firmach zajmujących się poszukiwaniem, dokumentowaniem i eksploatacją złóż, ochroną środowiska, opracowywaniem map geologicznych czy geośrodowiskowych, organizujące ruch geoturystyczny, urzędach, organach administracji geologicznej, parkach narodowych i krajobrazowych, muzeach minerałów i skamieniałości. Typowymi stanowiskami pracy w tym zawodzie są pomocnik geologa, technik geolog dokumentujący proces wiercenia, technik geolog pracujący w terenie, specjalista w laboratorium geologii, pracownik parków dinozaurów, muzeów historii Ziemi, technik geolog pracujący w firmach eksploatujących złoża, specjalista w laboratorium hydrogeologii. Niewątpliwą zaletą zawodu technik geolog jest duży wybór firm, w których może pracować, zajmujących się różnymi zagadnieniami: hydrogeologią, geologią inżynierską, geotechniką, geologią złożową czy geoturystyką. Technik geolog może również podjąć decyzję, czy chce pracować w terenie, biurze czy laboratorium. Ponieważ branża geologiczna i górnicza stale się rozwijają, osoba z tymi kwalifikacjami ma możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego i zdobywania nowych umiejętności. Narzędzia wykorzystywane w pracy technika geologa. W zależności od miejsca pracy, technik geolog korzysta z różnych narzędzi.
Do terenowych prac kartograficzno-geologicznych i geotechnicznych potrzebuje na przykład zestawów do wierceń ręcznych i mechanicznych, urządzeń badających zagęszczenie gruntu, narzędzi do badania nośności podłoża, przyrządów do pobierania gruntu o nienaruszonej strukturze, młotka geologicznego, kompasu geologicznego, urządzenia GPS do orientacji w terenie. Podczas terenowych prac hydrogeologicznych technik geolog korzysta z zestawu urządzeń służących do pomiaru wód podziemnych i poboru prób wody, urządzeń służących do określenia parametrów fizykochemicznych wody, zestawów odczynników chemicznych do podstawowych badań wody ze studni. W laboratoriach technik geolog korzysta m.in. z wagi analitycznej, odczynników, szkła laboratoryjnego, przyrządów i urządzeń pomiarowych, dygestoriów do analizy różnych próbek, aparatu ITB, K2 do oznaczania wskaźnika wodoprzepuszczalności gruntu, edometry do badań ściśliwości próbek gruntu lub pęcznienia pod wpływem wody, mikroskopów często z komputerem i specjalistycznym programem. Ubiór ochronny technika geologa zależy od miejsca wykonywanej pracy. W laboratorium potrzebne mu będą okulary ochronne, fartuch, rękawice odpowiednio dobrane do wykonywanych czynności. Do pracy w terenie przydadzą się strój terenowy odpowiedni na każdą pogodę, najlepiej z elementami poprawiającymi widoczność, wygodne buty z twardą podeszwą, kask, rękawice dobrane do wykonywanej pracy, okulary, nauszniki. Można podwyższyć kwalifikacje w tym zawodzie, biorąc udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych. Geologia i górnictwo coraz bardziej rozwijają się i idą z duchem czasu, dlatego technik geolog musi posługiwać się nowoczesnymi technikami pomiarowymi stosowanymi podczas badań terenowych czy laboratoryjnych. Również opracowanie wyników badań wymaga umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem. Dalsza nauka w szkole wyższej i praktyka zawodowa umożliwiają, po zdaniu egzaminu, zdobycie uprawnień geologicznych. Posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik geolog umożliwia ubieganie się o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych kategorii 13. Dynamiczny rozwój infrastruktury związanej z budową dróg, autostrad, rozbudową kolei, poszukiwaniem złóż surowców mineralnych, a także eksploracją wód sprawia, że pojawiają się nowe przedsiębiorstwa geologiczne i rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Obecnie na rynku pracy największe szanse na zatrudnienie mają geolodzy posiadający wyższe wykształcenie i odpowiednie uprawnienia. Firmy poszukują również pracowników ze średniego szczebla, jak technik geolog czy pomocnik geologa. Mogą brać udział w przeprowadzaniu i dokumentowaniu prac geologicznych oraz laboratoryjnych. Rośnie też popularność geoturystyki, co dodatkowo tworzy nowe możliwości zatrudnienia dla osób z wykształceniem geologicznym.